Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku fotografii przyrodniczej. Dzisiaj wybrałem się do miejscowości Rędzin. W sumie fajnie, że tutaj się dzisiaj wybrałem, z tego względu, że poznałem 10 minut temu Maćka. Maciek jest też fotografem dzikich zwierząt, jak i przyrody. Mam nadzieję, że będzie z nim dobry kontakt i będziemy mogli wspólnie fotografować, jeździć na wyprawy. Możliwe, że w najbliższym czasie przyjedzie po mnie, ponieważ pojechał troszeczkę w inne miejsce, by zobaczyć, czy są jakieś dzikie zwierzęta. A póki co idę dalej. Między innymi czekam na niego, ale spróbuję sam coś wytropić i sfotografować. O, siemanko. Dzisiejsza przygoda fotograficzna skończyła się niestety długą rozmową z fotografami, których dzisiaj poznałem. Fajnie jest z kimś porozmawiać na temat fotografii. Wymieniliśmy się troszeczkę swoimi pracami. Dodaliśmy się w różnych kontaktach. Oczywiście nie zabrakło w dniu dzisiejszym troszeczkę kadrów zwierzyny, ponieważ wiadomo, nie będę cały czas siedział i rozmawiał z chłopakami. Postanowiłem się jednak odłączyć od nich i pójść troszeczkę pofotografować. Udało mi się dzisiaj sfotografować koziołka, parę saren, wiewiórkę. Mam nadzieję, że zdjęcia, jak i film będzie się Wam podobał. Jeśli tak, to zostawcie jakąś łapkę w górę i ewentualnie zasubskrybujcie mój kanał, bo materiały wideo będą już co tydzień. Trzymajcie się i miłego oglądania. Bym zapomniał. Jeszcze nie zapomnijcie oglądać tego i tego filmu, żeby być bardziej wtajemniczonym w to, co robię. I nie zapomnijcie o subskrypcji. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!